Wszystkim gratulacje dla zespołu Zabrze, dla trenera Trytika. Zagrali dobre zawody, natomiast u nas przeważa ogromne rozczarowanie, dlatego że my przyjechaliśmy tutaj z innymi założeniami, z innymi celami. Martin Galia bardzo dobrze w bramce, trzymał praktycznie w drugiej połowie wynik i w dużej mierze dzięki jego postawie drużyna Zabrza wygrała ten mecz. My nie zrealizowaliśmy celu i to jest bardzo dla nas niepokojące, dlatego że znowu jak mówię jeszcze raz, z innymi założeniami przyjeżdżaliśmy tutaj. W drugiej połowie widać, że te ostatnie podróże seryjne niestety, ale były w kościach, a być może i w głowach. Jeszcze raz gratuluję chłopakom Zabrze, trenerowi i życzę powodzenia w następnych meczach. Bardzo fajny mecz, ja myślę, że kibicom się to podobało, hlavně naszym kibicom się to podobało, mieli powód, żeby się to podobało. Dramatyczny, fajny mecz, myślę, że taktycznie bardzo dobrze zagrali, przygotowaliśmy siebie tu 2-4 tak na samy ostatni moment tego meczu, a to nam całkiem dobrze biegało. Co by chciałem powiedzieć tylko, że to nie jest tylko o taktyce, o grze całkowitej, ale i o indywidualnej grze graczów. Na dzisiaj miał bardzo dobry dzień Marcin Galia, a potem Gogola, Łukasz. Ja myślę, że dzisiaj był jednym z najlepszych graczów w poli, Łukasz Gogola, a jest to talentowany gracz, nie tylko on, bardzo się mi podobał Ignac Bąk, który idzie, ma wzestupną tendencję jak Łukasz, myślę, że i ta gra na dwóch kolowych im pasuje, i ta gra w powerplay, to myśmy przegrali naszego rywala. A to są dobre informacje do nas to w przyszłości, że to będziemy rozwijać dalej, będziemy kultywować tę grę. No a jak dneska siebie nie powiedział o koszulku reprezentacyjnym, to już potem nigdy indy siebie nie powie, jak to dzisiaj było za mało, bo myślę, że skutecznie grał świetnie, ale lepiej by ho miał tu, żebyśmy jeszcze tu grali, spolu trenowali, no ale ja myślę, że dzisiaj było widzieć tu różnicę, albo ten zestup, jak idą ci młodzi gracze pięknie w górze. Ja osobnie jestem z tego szczęśliwy, ponieważ mało kto liczył z tym, że po absencji Michala Adamuszka, a po absencji Rafała Glińskiego, co jest szef obrony a szef ataku, będziemy tak grać, no ale tak jest, taka jest realita, nam się to podoba, a jest to, są to chłopcy, którzy chcą się uczyć, mają určitą umiejętność, kultywują tę grę, wygląda to dobrze, taki skalp od plocku się liczy, to jest jasna sprawa. No a przy tym ciężkim programu, który mamy, tak jest to bardzo, bardzo dobry trend do przyszłości w tej grze, ponieważ to jest przyszłość Zabrze, który bychom chcieli dalej kultywować. Cóż mogę powiedzieć w tej chwili? No na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Cóż, no można powiedzieć, że naprawdę to, co trener ty wcześniej powiedział, zatrzymał nas Martin Galia, bo naprawdę w 100% sytuacjach wychodził obronną ręką i to tak naprawdę dało Górnikowi zwycięstwo według mnie, no ale też my nie ustrzegliśmy się prostych strat, błędów i to boli najbardziej w tej chwili i myślę, że musimy z tego wyciągnąć wnioski, o ile będziemy mieli przyjemność obejrzeć ten mecz, na pewno trener przeanalizuje i będziemy go oglądać i tyle. Dziękujemy drużynie z Płocka za bardzo dobry mecz. Myślę, że trener jest z nas zadowolony. Cieszy, myślę, najbardziej to, że graliśmy młodymi zawodnikami. Mecz był naprawdę trudny. Drużyna z Płocka jest drużyną wyżej remonowaną niż my. Dlatego to zwycięstwo cieszy jeszcze bardziej. Takie zwycięstwa przede wszystkim nas budują i myślę, że jest to dobry prognostyk na to, żeby dalej mocno pracować i dalej cieszyć się grą.